Witam Was serdecznie, moi drodzy. Ja mam na imię Kuba i będę Waszym przewodnikiem po świecie historii. Dzisiaj sobie pomówimy krótko o powstaniu wielkopolskim, jednym z kilku posłów, które zakończyły się sukcesem, ale nie wiadomo dlaczego to powstanie jest traktowane po macoszemu. Mało się o nim mówi, wiele osób o nim nie pamięta, więc dzisiaj, żeby Wam o tym przypomnieć, Wam to powstanie pokazać, zaczynamy. Powstanie Wielkopolskie jest powstaniem bardzo krótkim, po pierwsze, co musimy sobie o nim powiedzieć, to to, co doprowadziło w zasadzie do Powstania Wielkopolskiego, a po drugie, co zadecydowało o jego sukcesie. Więc zaczynając od, od tej drugiej kwestii, Poznań, czy w ogóle Wielkopolska poszła inną drogą niż pozostałe zabory, Poznań Wielkopolska trafiły w ręce prusaków. I po upadku Napoleona utworzyli oni tzw. Wielkie Księstwo Poznańskie, w którym oczywiście Polacy dominowali. I początkowo w Poznaniu w Wielkopolsce była polityka pojednania, polityka, która dawała autonomię w tej prowincji, ale w latach 20. kiedy zmieniła się władza, kiedy zmienił się panujący, władze postawiły na politykę Germanizacji, na kolonizację i tłumienie właśnie polskości. W powstaniu listopadowym wzięło udział kilkuset, kilka tysięcy chyba nawet poznaniaków, i po powrocie z powstania, w wielu przypadkach spadło na nich represje. tak samo było później po wiośnie ludów. A lata 30., czy klęska powstania listopadowego, Pokazała jedną bardzo istotną sprawę, mianowicie walka zbrojna tak, ma to sens, ale we właściwym momencie. Należy się do niej najpierw odpowiednio przygotować, a potem, kiedy sytuacja będzie sprzyjająca, można rozpocząć walkę zbrojną. W Poznaniu postawiono na pracę u podstaw, pracę organiczną, dbano o pamięć o kulturę polską, o tożsamość narodową, powoływano kolejne organizacje samopomocowe, gospodarcze, wszystkie one właśnie organizowały jakieś uroczystości patriotyczne, niepatriotyczne, prowadziły działalność wydawniczą, organizowały imprezy, koncerty, wieczorki poetyckie itd. itd. I elity właśnie wielkopolskie postawiły sobie za cel poprowadzić lud do, do świadomości narodowej, nazwijmy to, czy poprowadzić lud po prostu w stronę polskości. I tu należy wymienić... Takie postaci jak Dezydery Chłopowski, jak Karol Marcinkowski, Hipolit Cegielski, Maciej Mielżyński, Gustaw Potworowski, Antoni Krzyżanowski. Symbolem tego właśnie polskiego zorganizowania się był Hotel Bazar. Otwarty w latach 40. wieku XIX Skupił w sobie właśnie działalność przede wszystkim handlową, gospodarczą, ale też niejednokrotnie polityczną czy społeczną. To właśnie w bazarze swoją karierę zaczynał Hipolit cegielski. Kiedy powstanie wybuchało, to Poznań miał prawie 100 lat pracy właśnie u podstaw wśród tych najbiedniejszych, zwłaszcza wśród tych mas chłopskich. I kiedy wybuchało powstanie, Dorastało już kolejne pokolenie właśnie tak wychowywane, patriotycznie w duchu polskości. To jest jedna kwestia. A druga kwestia to jest kwestia kontekstu międzynarodowego. Jeśli chodzi o powstanie wielkopolskie, ono wybuchło w zasadzie po rozejmie w kąpieni. Kiedy to Prusy czy Niemcy zostały zniszczone przez wojnę, kiedy Austro-Węgry zostały zniszczone przez wojnę i Rosja została zniszczona przez wojnę. Sytuacja wtedy faktycznie sprzyjała i jeszcze należy o jednym detalu pamiętać. Kiedy wojska niemieckie przegrały na zachodzie, na wschodzie one były zwycięskie. One wojnę z Rosją wygrały, więc należało się liczyć z tą siłą. Listopad roku 18 to jest moment, kiedy przez Niemcy przewija się fala rewolucji bolszewickich, czy rewolucji bolszewickiej, jednej wielkiej, i zwłaszcza Anglii było to bardzo nie na rękę. Zależało Anglikom na tym, by na wschodzie Europy utworzyć jakiś bufor, jakiś klin między Niemcami a Rosją, po to by właśnie odciąć Niemców od bolszewickiego zaplecza. W Rosji. I takim klinem miała być Polska. A osobą, która miała pośredniczyć niejako między władzą w Warszawie a władzą w Londynie był Ignacy Paderewski. Paderewski, polityk oczywiście, kompozytor, pianista, przyjaciel wielu rządzących, zwłaszcza prezydenta Wilsona, był w zasadzie idealną postacią do tego celu. On właśnie miał pośredniczyć między Anglią a władzami w Warszawie. Ale zanim pomówimy sobie jeszcze o samym przyjeździe Paderewskiego do Poznania, kilka słów o przygotowaniach takich wewnątrz, wewnątrz miasta czy wewnątrz prowincji. Na początku roku 18 powstała w Wielkopolsce polska organizacja wojskowa dla zaboru Pruskiego. Początkowo nieliczna, z czasem urosła do dość dużej siły. Później powstał centralny komitet obywatelski, który Koordynował działalność lokalnych komitetów w całej prowincji. Centralny komitet działał w ukryciu, ale w listopadzie ujawnił się, przekształcił się jednocześnie w tymczasową naczelną Radę Ludową. Na jej czele stał komisariat złożony z początkowo z trzech osób. To był Adam Poszwiński, Wojciech Korfanty i ksiądz Stanisław Adamski. Każdy z nich w zasadzie reprezentował inną część. Poszwiński reprezentował kujawy. Zaś ksiądz Adamski Wielkopolskę. Korfant oczywiście Śląska. I bardzo istotnym elementem przygotowania do, do powstania, czy tego, co poprzedziło powstanie, jest polski Sejm dzielnicowy. W dniach 3 do 5 grudnia roku 18 zebrał się Sejm Wielkopolski złożony z 1399 delegatów, którzy reprezentowali wszystkie polskie prowincje państwa niemieckiego, czy właśnie Śląsk, w i Mazury. Wielkopolskę, Pomorze i tak dalej. Sejm ten opowiedział się za przyłączeniem Wielkopolski do niepodległego państwa polskiego. Powołał też Naczelną Radę Ludową, która była przeciw walce zbrojnej, ale jednocześnie Polska Organizacja Wojskowa w dalszym ciągu szkoliła ludzi już do działań zbrojnych. 15 grudnia 18 roku rząd polski zerwał stosunki dyplomatyczne z Niemcami. I jednocześnie w Warszawie rozpoczęto rozmowy na temat wyboru delegatów właśnie z Wielkopolski do tej wielkiej delegacji polskiej na kongres do Paryża, kongres pokojowy. I tak jak powiedziałem Wam wcześniej, tu się ujawniły te interesy angielskie, którzy, anglicy, którzy nie chcieli osłabienia zbytniego Niemiec, ale jednocześnie chcieli odciąć Niemcy od tego rosyjskiego, tego bolszewickiego zaplecza, więc im zależało na tym, żeby Polska była niepodległa pomiędzy Rosją a Niemcami. I Paderewski dodatkowo miał też łagodzić spory między rządem Moraczewskiego w Polsce a Komitetem Narodowym Polskim Dumowskiego na Zachodzie. Paderewski przybył do Poznania 26 grudnia, wygłosił swoje przemówienie, a następnego dnia rozpoczęły się walki w Poznaniu. Zaczęło się w zasadzie przypadkowo, władze niemieckie w odpowiedzi na przyjazd Paderewskiego zorganizowały przemarsz wojsk i wojska te napotkały w pobliżu hotelu Bazar. Polaków napotkały Straż Obywatelską. Do dzisiaj nie wiemy, kto pierwszy wystrzelił, z której strony, ale pierwsze strzały padły właśnie tam, właśnie wtedy i powstanie się rozpoczęło. Zakończyło się ono 26 lutego, więc, mówię, nie trwało ono zbyt długo. Taką największym sukcesem walk powstańczych było zdobycie lotniska Ławicy, gdzie wpadły w ręce powstańcze samoloty niemieckie. Wartość tego sprzętu była przeogromna i później właśnie powstańcy wykorzystywali te samoloty przeciw Niemcom. Porządkowo powstaniem dowodził Stanisław Taczak, później mianowano wodzem generała Józefa Dowbor-Muśnickiego. I powstanie, mówię, wybuchło Przypadkowo planowano wybuch powstania na styczeń, kiedy z Warszawy przyjedzie oficer o odpowiednio wysokim stopniu, po to, by przejąć zarząd nad powstaniem. Jak powiedziałem wam wcześniej, wyszło trochę inaczej. W ciągu tych dwóch miesięcy, oczywiście, powstańcy zdobywali kolejne miasta, tracili je, linia frontu się przesuwała, ale efekt jest jeden. 16 lutego. 1919 roku podpisano w Trewirze zawieszenie broni i rozpoczęły się w zasadzie prace nad przyłączeniem Wielkopolski do Polski. W styczniu 2020 roku, kiedy weszły w życie zapisy weszły w życie zapisy traktatu wersalskiego, Wielkopolska stała się częścią Polski. Zgodzę się, że powstanie wybuchło w zasadzie przez przypadek ale ludzie byli do niego na tyle dobrze przygotowani i sytuacja była na tyle sprzyjająca, że udało im się ten sukces odnieść. Tyle z mojej strony. Jeśli macie jakieś pytania, wiecie, jak mnie znaleźć. Do usłyszenia. Cześć. I jeszcze jedna sprawa. Jeśli podobał Wam się ten film, dajcie łapkę w górę, zostawcie komentarz, zostawcie subskrypcję, trknijcie w dzwonek, żeby nie przegapić kolejnych filmów. Mówię, dla Was to niewiele, a nam to naprawdę pozwoli rozwinąć kanał. Dziękuję. W kąciku poetyckim Roman Wilkanowicz, 27 grudnia. Jak długo jeszcze będziemy hańbę znosić i zezwolimy, by krzyżacki but deptał nam głowę i nam gniótł, a dzieciom naszym gwałt zadawał podły. Jak długo jeszcze będziemy losu prosić o lepszą przyszłość? Skończyły się modły nad wartą Zorza, nad poznaniem wschodzi. Dla Wielkopolski nowy dzień się rodzi. 27 grudnia Polskę budzi. W ulicach patrol, w każdym zaułku wróg, od fortów strzały słychać armat huk. Pękają szyby okien, krew się leje, a tam komendant rozsyła swych ludzi. Hej, już z Kenwerku polski sztandar wieje, wnet żaden Polak do boju niezdolny, a miasto nasze Poznań wzięty, wolny. A przez Wielkopolskę leci krzyk wolności pod Konko Lewo, pod zbęszeń, pod Żnin, Zamilkły słowa, króluje czyn. Łuny goreją u brzegów noteci, a orzeł biały znów w gnieździe swym gości. Ponad pałki nad Kujawy leci, Sięga skrzydłami północy, południa. Dwudziesty siódmy wolność przyniósł grudnia.